Scena Premier Naukowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Scena Premier Naukowych to naukowy talk show, w którym przybliżamy Państwu w prosty sposób osiągnięcia naukowe naukowczyń i naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Dzisiaj witamy prosto z gościnnych progów Planetarium Śląskiego. Za mną zegar solarny, a razem ze mną dr Agnieszka Skorupa. W Planetarium jesteśmy nie przypadkiem, ponieważ będziemy rozmawiać o kosmosie, o wyprawach w kosmos, o tym, jak nie oszaleć w kosmosie. Doktor Agnieszka Skorupa, doktor psychologii, badaczka, dydaktyk, szkoleniowiec. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jak nie oszaleć w kosmosie? To jest to pytanie, które będzie nam towarzyszyć dzisiaj przez cały czas, ale przygotowując się do naszego spotkania, znalazłam takie zdanie na stronie NASA, które napisała: kosmos to niebezpieczne i nieprzyjazne miejsce. W takim razie pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to po co wysyłać tam misję? Oj, to chyba bym musiała odpowiedzieć jak Hillary, a propos po co wspinać się na Everest, bo istnieje. Jedna kwestia to jest taka naturalna potrzeba transgresji, ekspansji, poznawania nowego, taka po prostu cecha gatunku ludzkiego. Ale inna kwestia jest taka pragmatyczna, że chyba nas tam kusi, nęci jakaś możliwość zdobycia nowych terenów, być może też nowych zasobów. Co do tego, to z dużą ostrożnością bym się wypowiadała, może będzie okazja później to skomentować, ale z pewnością też poszukują ludzie tam pragmatycznych rzeczy typu paliwa, surowce, możliwość być może zamieszkiwania tych terenów, chociaż, tak jak pani powiedziała, nieprzyjaznych przestrzeni. Ta pragmatyka, ten pęd taki do poszukiwania z jednej strony nowości, a z drugiej strony też rozwijania technologii, towarzyszy właściwie od początku i chyba jest taką pierwszą myślą, która towarzyszyła, to znaczy, że trzeba rozwinąć technologię na tyle, żeby człowiek mógł tę Ziemię opuścić. A kiedy pojawiła się taka refleksja, że ten człowiek, jakiejkolwiek by nie wymyślilibyśmy maszyny, będzie tym elementem zawodnym i to człowiekowi trzeba zapewnić przede wszystkim dobrostan. Tak? Ojej, a to ja się może odniosę tu do kilku wątków pani wypowiedzi. Pierwsza kwestia to, nie wiem czy państwo wiecie, że siedzimy prawie w dniu rocznicowym, kiedy odbył się pierwszy załogowy lot w kosmos. Jurij Gagarin 12 kwietnia 1961 roku wyruszył w kosmos, stąd my 13 kwietnia się spotykamy prawie rocznicowo. Czyli ta historia w ogóle naszych lotów w kosmos załogowych nie jest wcale taka długa. Mamy przecież historię, nie wiem, wspaniałych odkryć, nie wiem, poezji, myśli filozoficznej, czy nawet odkryć jakichś technologicznych dużo dłuższą niż same loty w kosmos. Stąd też perspektywa badawcza jest stosunkowo świeża i nowa. W ogóle pierwsza taka załogowa misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie mówię o Mirze ZSRR-u, ale mówię o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to jest 2000 rok, tak mi się wydaje. Jeśli ja sobie nawet, proszę Państwa, sprawdzę, bo daty nie są moją najmocniejszą stroną, a nie chciałabym co innego nikogo, tu jest ważne, nikogo wprowadzić w błąd. Tak, przepraszam, 2009, więc spójrzcie Państwo, 2009, no to jest zupełnie niedawno, kiedy na Międzynarodowych Stacjach Kosmicznych mieliśmy okazję badać zespoły, najpierw były w ogóle trzyosobowe, potem siedmioosobowe. Więc kiedy ten czynnik ludzki, najpierw indywidualny, Jurij Gagarin, czy pierwsza kobieta w kosmosie, potem dwa lata później, obecnie już grupowy, czyli interakcja jakaś taka zespołu jest możliwa do badania. No to jest ledwo co, 20 lat, kiedy mamy po prostu dostęp do zespołów. I to jest jakby jedna kwestia właśnie, którą tu chciałam poruszyć. A druga kwestia to jeszcze to, co pani powiedziała, że żeby tą Ziemię opuścić. No mnie te słowa tak dotykają, bo ja uważam, że Ziemia jest najpiękniejszym domem, jaki mamy i wcale nie mam potrzeby jej opuszczania i chciałabym, żebyśmy wszyscy o nią dbali. I to jest najwspanialsza po prostu przestrzeń do życia, jaka jest dla nas. Ale faktycznie chcemy, planujemy, marzymy o tym. Nie jest to takie proste. I ze względu na konieczność odtworzenia dla nas właśnie warunków zbliżonych do atmosfery ziemskiej, fizycznie to nie jest po prostu proste. Były różne projekty, o tym może jeszcze później, które próbowały tą atmosferę odtworzyć, nie powiem, żeby nam to dobrze wychodziło. A druga kwestia, to właśnie ten czynnik ludzki, o którym tutaj pani wspominała, czy który był treścią tego pytania,
I ten czynnik ludzki, no proszę Państwa, faktycznie do tej pory jest najbardziej zawodnym, ale jednocześnie niezastępowalnym czynnikiem lotów załogowych w kosmos. I ja sobie tak myślę, że pierwsze w ogóle doniesienia o tym, że ten czynnik ludzki jest ważny, to były doniesienia anegdotyczne. Zarówno w badaniach w ogóle człowieka we wszystkich przestrzeniach ekstremalnych, czy mówimy o jakichś wspinaczkach, wyprawach, eksploracjach, przecież odkrycie, nie wiem, Ameryki już przysłowiowej, ale też realne, no to wszystko były też anegdotyczne raporty, doniesienia, że ten czynnik ludzki w jakichś wyprawach, w ekstremalne środowiska, no jest kluczowy i kruchy, bardzo, bardzo kruchy. Jeśli chodzi o kosmos, tak samo, najpierw to jakieś doniesienia anegdotyczne, a dopiero potem w zasadzie epoka badań takich systematycznych, no od międzynarodowego roku geofizycznego, tak, od międzynarodowego roku geofizycznego rozpoczęliśmy jakby systematyczną, taką bardziej, nie wiem, wymierną przestrzeń badań ludzi, jakby zachowań ludzi w przestrzeni kosmicznej, ale to też może wspomnę, no proszę Państwa, ilu było astronautów? De facto to nie jest wielka populacja ludzi, więc nie mamy też możliwości prowadzenia takich dobrych, statystycznie wartościowych pomiarów, no bo populacja jest malutka. Stąd też bardzo korzysta się czy NASA, czy ESA, czy w ogóle też prywatne różne firmy czy agencje korzystają z analogowych przestrzeni, czyli ze środowisk, które mogą w pewien sposób imitować przestrzeń kosmiczną. No i tak dowiadujemy się mniej lub bardziej doskonale o tym, co tam tego człowieka może gnębić, spotykać, trudnego, a może nawet radosnego, no na przykład w tej przestrzeni kosmicznej. O tych analogowych środowiskach porozmawiam jeszcze za chwilę, ale ja zapytałam o tym, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ten czynnik może być zawodny, bo jeden z moich znajomych zwrócił mi uwagę na to, że w obłoku Magellana, czyli w 1955 roku w książce wydanej przez Stanisława Lema, już pojawił się ten element taki, o którym on pisał. Jeden z narratorów mówi, że było możliwe, że olbrzymia szybkość okrętu podkopie normalne działanie umysłów, że jednostki słabsze, niezdolne oprzeć się temu szkodliwemu wpływowi, popadną w stan zamroczeniowy i gotowe wówczas wydawać automatom niewłaściwe, a nawet zgubne polecenia. Możliwość tą należało wykluczyć. To co trzeba zrobić? Są jakieś takie pierwsze wytyczne, które mówią o tym, czy da się w ogóle określić właśnie te lemowskie jednostki słabsze, które sobie nie poradzą z tym środowiskiem. A Lem był w ogóle tak naprawdę no, wizjonerem, więc tutaj ta jego intuicja również w tym zakresie bardzo, bardzo trafna. Oczywiście no, wysyłanie człowieka w przestrzeń kosmiczną jest poparte no, szeregiem badań i szeregiem parametrów, które się sprawdza, które też się szkoli, trenuje. Jak najbardziej psychologia ma dużą rolę i duże znaczenie. No, to jest w ogóle, czyli chciałaby Pani się dowiedzieć, co się przydaje, tak? Czy można to sprawdzić jakoś na przykład, bo trening na przykład taki fizyczny, no jest mierzalny. Są mierzalne pewne parametry życiowe, o których możemy zdecydować, że ten czy inny człowiek, czy ta czy inna kobieta da sobie radę w tej przestrzeni. Tak. A czy są jakieś takie parametry psychologiczne, które możemy sprawdzić, że oprócz tych ćwiczeń, no jeszcze trzeba jakoś zapewnić dobrostan tej osobie, która zostaje wysłana w przestrzeń kosmiczną, bo ona nie tylko musi podziwiać to, co jest dookoła niej, ale na przykład prowadzić badania jeszcze. Znaczy przede wszystkim pracować. Astronauci są z jednej strony bardzo zajęci, z drugiej strony podlegają dużej nudzie i monotonii, bo nie jest to bardzo zmienne otoczenie, jakkolwiek bardzo wymagające bardzo dużej takiej czujności poznawczej i umiejętności dostosowywania się do nieprzewidzianego, czyli ta adaptacja, taka elastyczność psychologiczna, kreatywność też są zdecydowanie tutaj potrzebne. To jest bardzo złożone pytanie, które Pani zadała, ale postaram się teraz ją sprostać. To może zacznijmy od tego, jak się to mierzy, czy jakoś tak się bada specjalnie astronautów przed wysłaniem ich oczywiście w kosmos? No teraz mieliśmy tę sytuację, może się do niej odwołajmy, że
kolejny Polak, drugi Polak ma szansę polecieć w kosmos po Mirosławie Hermaszewskim. I tutaj mamy teraz Sławosza Uznańskiego, który no, dostał się do najbliższej misji właśnie załogowej. Kosmicznej wprawdzie w rezerwie, no ale to jest ogromne, ogromne osiągnięcie. I... No rezerwa to już tak właściwie krok do tego, żeby polecieć, jak sobie pomyślimy o tym, jak my na przykład jesteśmy oddalone od takiej możliwości. To jest wspaniałe osiągnięcie, zdecydowanie warto, warto o nim mówić. I na początku kandydaci no, z całej Europy, bo to Europejska tutaj agencja organizowała, zgłaszali się, aplikowali. To są setki osób, które są zainteresowane i dokonywana jest wstępna selekcja. I selekcja na podstawie zgłoszeń i CV profilowania też zawodowego, no też te osoby bardziej technicznie wykształcone są oczywiście potrzebne, ale też selekcja pod kątem motywacji na przykład do wyjazdu. Potem jest dopiero etap i rozmów i właśnie takiego psychologicznego tutaj wyczucia kandydata i też są te kryteria twarde, typu nie wiem, chociażby znajomość angielskiego i umiejętność takiej pracy nie wiem, matematycznej, technicznej, ale też to powtarzam za Sławoszem, ponieważ to zadałam mu to samo pytanie, to jak ta selekcja, jak te kryteria, to tutaj mówił, że czynnik psychologiczny był niezwykle ważny i przede wszystkim sprawdzano właśnie to, co wspomniałam, tą elastyczność, dostosowywanie się do sytuacji i sprawdzano umiejętność pracy w zespole. Były to zadania negocjacyjne, na przykład pani ma pewne informacje, ja mam pewne informacje, państwo, których tu nie widać, czyli cały zespół kręcący nas ma inne informacje i mamy osiągnąć jakiś cel, mamy na to określony czas, bardzo krótki, rozwiązać jakieś zadania. I oczywiście zespół ekspertów obserwował, oceniał po prostu efektywność adaptacji danej osoby w danym zespole. I to jest mierzalne, no bo mają efekt, który ma być osiągnięty. No i patrzymy po prostu, jak ludzie tutaj się przystosowują. A co może negatywnie oddziaływać na ludzi? Bo myślę sobie, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, bo możemy myśleć o tym, że po pierwsze mamy te skafandry, które są dostosowane do potrzeb człowieka, mamy już wypracowaną tą atmosferę, to znaczy potrafimy zapewnić tą atmosferę taką podobną do atmosfery ziemskiej, są narzędzia, które ułatwiają nam pracę, są sprzęty do ćwiczeń, to co może oddziaływać negatywnie i sprawiać, że ten zespół na przykład nie będzie dobrze funkcjonował? No izolacja, przede wszystkim izolacja. Środowiska kosmiczne to są tak zwane ICE, czyli izolowane, ekstremalne, zamknięte środowiska. Mówimy o izolacji takiej społecznej. To bardzo mocno na nas działa i to jest mierzalne nawet pod kątem ilości istoty szarej i hipokampu, kiedy człowiek jest osamotniony i odizolowany, spada tutaj nam ta wartość no, parametru biologicznego. Czyli nie jest to obojętne, pod jakim, w jakich warunkach żyjemy. Kontekst społeczny człowiekowi jest niezwykle potrzebny do optimum, do dobroci funkcjonowania, ale te środowiska ICE, no to jest też zamknięcie na małej przestrzeni, no bo to izolacja społeczna i to odosobnienie takie fizyczne, niemożliwość opuszczania, a ekstremalność polega na tym, no mamy mikrograwitację, mamy, no nie wiem, mamy inne, nie wiem, ciśnienie, brak przyciągania, cały pakiet czynników fizykalnych, które powodują, oczywiście oddziałują przede wszystkim na nasze ciało, ale wtórnie przez to oddziałują też na naszą psychikę. Nie mamy na przykład cyklu solarnego dobowego, takiego dziennego, no a to pewnie każdy z Państwa wie, że jeśli się nie wyśpi, jeśli zarwie noc, no to staje się troszeczkę bardziej, nie wiem, marudny, troszeczkę bardziej być może smutny albo zły, albo spada nam po prostu zdolność poznawcza, tak? Zdolność do koncentracji, uwagi, przeszukiwania pola. No to w tym momencie astronauci podlegają nieustannie takim parametrom, no i są szkoleni, trenowani, jak sobie z tym radzić, czy jak minimalizować skutki po prostu ekspozycji na te warunki. Oprócz tych skutków i tych negatywnych czynników, o których pani powiedziała już, jest jeszcze na przykład działanie promieniowania kosmicznego, które zwiększa na przykład ryzyko nowotworów. Pojawiają się ubytki w masie mięśniowej, stąd na przykład astronauci muszą nieustannie ćwiczyć. Tak. I gdzieś widziałam taki dokument, w którym oni opowiadali, że właściwie te badania to jest niewielki ułamek tego, co oni robią. Przez większość czasu tak naprawdę ćwiczą i to też wpływa na utrzymanie tego dobrostanu psychicznego, to, że jest jakikolwiek wysiłek.
Oj tak, zdecydowanie. W ogóle no to jest złożone. Po pierwsze, aktywność fizyczna podnosi nam funkcjonowanie neuroprzekaźników, też tych pozytywnych, takich dopamino- i serotoninoergicznych, serotoninoergicznych czy dopaminoergicznych, ale chodzi też o to, że po prostu no, utrzymanie dobrostanu fizycznego, czyli dobrego samopoczucia fizycznego, brak choroby czy poczucie sprawności fizycznej wtórnie wpływa na moje poczucie jakości życia. To są wszystko czynniki zazębiające się. Ale jak pani słucham, to dalej wybija mi się coś bardzo ważnego, że zobaczcie państwo, jak to jest trudne, żeby to, co tu mamy na co dzień i w zasadzie jest naturalne, odtworzyć gdzieś. My musimy myśleć o wszystkim. Musimy myśleć o tym, czym oddychamy, po czym chodzimy, tudzież unosimy się w przestrzeni. Musimy myśleć, jak nasze mięśnie funkcjonują, jak żołądek funkcjonuje. Przecież trawienie, wszystkie inne funkcje też są odmienione. Też jedzenie jest inne, dostępne. To jest niesamowite. Zobaczcie państwo, ile czynników trzeba kontrolować i umieć odtworzyć. Ja z jednej strony podziwiam i szanuję tych wszystkich ludzi, którzy no, te fenomenalne wynalazki czy badania, odkrycia tworzą, dokonują, bo naprawdę pełen podziw, że można to osiągnąć. A z drugiej strony tym bardziej skłania mnie do takiej pokory, takiej małości wobec i przestrzeni kosmicznej, ale też wdzięczności za to, że żyję tu, gdzie żyję i to wszystko jest, dzieje się samo. Czy te warunki możemy gdzieś odtworzyć na Ziemi w takim stopniu najbardziej zbliżonym, jak to możliwe? Bo wspominała pani o tych habitatach autonomicznych, analogowych. Analogowych, tak. Analogowych habitatach. To na ile udaje się przełożyć właśnie te warunki kosmiczne tutaj na ziemskie warunki? Czy my możemy w ogóle gdzieś poszukiwać jakichś takich sytuacji, w których sprawdzimy właśnie astronautów? Oczywiście poszukujemy i mamy do tego kolejny pragmatyczny powód, bo badania astronautów w przestrzeni kosmicznej są ultra drogie. Jest tych ludzi niewielu, wysłanie człowieka w kosmos to są ogromne koszty i to jest po prostu praca sztabu ludzi, prawda? Więc jak najbardziej tutaj staramy się innymi sposobami dowiedzieć, jak ludzie funkcjonują, czy co jest dla nich optimum funkcjonowania i na pomoc no, środowiska analogowe nam spieszą. I mamy pełną klasyfikację, znaczy mamy dużą różnorodność tych środowisk analogowych. Z jednej strony mówimy o przestrzeniach, które naturalnie, że w ogóle środowisko analogowe, może zacznę od tego, to jest środowisko, które jest podobne, zbliżone do. I to podobieństwo było niestety różne. Mamy różnej skali, różne stopień, różnego stopnia te środowiska. Jednym ze środowisk takich analogowych jest to, od czego ja wychodziłam badawczo na początku mojej drogi, w ogóle jeszcze w doktoracie, to znaczy są to stacje polarne. Ja tak no już blisko dekady, od ponad dekady badam polarników i szczególnie polarników, którzy zimują. Polska ma dwie stacje polarne, no, stacje na Spitsbergenie na północy i na południu stację Henryka Arcowskiego, więc mamy tutaj, no jesteśmy bardzo takim silnym polarnym państwem, mimo odległości od biegunów. I osoby, które wyjeżdżają na cały rok, żeby pracować i żyć w stacjach polarnych, no mogą służyć jako bardzo dobra analogia do osób, które no, podróżują w kosmos, czy też przebywają na stacjach kosmicznych. Z powodu odosobnienia, rozumiem. Z powodu kilku właśnie czynników. Długości trwania misji, no bo długość na przykład lotu na Księżyc, a długość lotu na Marsa, no to są nieporównywalne dystanse. Był eksperyment prowadzony Mars 500, on się już oczywiście zakończył. On miał odtworzyć te warunki takiego długoterminowego lotu, ile by nam zajęło podróżowanie na Marsa. Więc Mars 500 to było 520 dni izolacji. Jak to wytrzymać? Jak to wytrzymać w takim razie? Bo zamykamy się w bardzo niewielkiej przestrzeni z kilkoma osobami i właściwie codziennie czeka nas to samo. Sami musimy sobie regulować to i zachować jeszcze właśnie taką uważność, trzeźwość umysłu. Jest jeszcze jeden czynnik taki istotny. I dlatego też polarnicy bywają dobrą analogią, chociaż jest dużo innych, które mają też wiele zalet i o tym chętnie za chwilę, ale no, proszę państwa, kluczowym też jest poczucie, bo mówi pani o rutynie, o konieczności odtwarzania, tak. Ale kluczowe jest jeszcze to, że jeśli ja nie odtworzę tych czynności, to przestrzeń, w której jestem, przestanie funkcjonować, a przez to może mi się coś stać, a nikt inny mi nie pomoże.
Czyli takie poczucie też zagrożenia i odpowiedzialności za samego siebie. Tak, ogromne poczucie tego, że no mimo tego, że no nie wiem, w wielu stacjach polarnych jest łączność internetowa, satelitarna, mogę gdzieś zadzwonić, poprosić, no ale do wielu stacji polarnych nie przypłynie statek, czy nie przeleci helikopter zawsze nagle z wszelką pomocą, do wielu nie przeleci. W ciągu kwadransa na przykład. W ciągu czasu potrzebnego na reanimację, na udzielenie jakiejś medycznej pomocy jakiejś osobie. Więc to jest takie bardzo realne, bardzo dotkliwe zagrożenie, czy poczucie no, tego, że jestem sama sobie pozostawiona, oczywiście z moim zespołem, z tym całym sprzętem, z moim wspaniałym wytrenowaniem, ale mimo wszystko to jest takie dotkliwe poczucie takiego podstawowego bezpieczeństwa. Zagrożenie takiego, tej podstawowej wartości, która jest dla nas, podstawowe poczucie bezpieczeństwa. No i dlatego polarnice są dobrą analogią, no bo astronauci, no tym bardziej nikt do nich nie dotrze z pomocą już prędzej do polarników, a jeszcze astronauci mają jeden czynnik, no on jest tutaj nieodtwarzalny akurat wśród polarników. No proszę Państwa, jeśli lecimy na Marsa, to jest opóźnienie w transmisji, ja się mogę łączyć z ground control, czyli z osobami, które z Ziemi mnie tutaj wspierają, ale niestety to po parunastu, paru dziesięciu minutach do mnie dociera odpowiedź, więc jest to naprawdę taki ogromny stresor. To czym w takim razie jest syndrom zimownika i czy on może dotyczyć astronautów, czy on dotyczy tylko polarników? O, syndrom zimownika to są takie te nasze śledztwa tutaj badawcze, oprócz innych syndromów, którymi się zajmujemy, ponieważ no to jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak syndrom zimownika w ogóle, ale faktycznie jest opisywane w literaturze, tu mamy profesora Terelaka, bardzo taką słynną personę polską, która to był pierwszy nasz psycholog, który wybrał się na rok do stacji polarnej prowadzić badania psychologiczne, więc sam uczestniczył też, jak podlegał tym mechanizmom, to też niesamowity proces. Ale syndrom zimownika jest identyfikowany jako zmiany w zachowaniu, niestety obniżenie też naszego poczucia dobrostanu, wzrost stresu, czy wzrost jakichś takich opozycyjnych zachowań wobec grupy, ale przede wszystkim też trudności poznawcze, takie w skupieniu się, w koncentracji, wynikające z zimy polarnej, czyli z okresu, kiedy polarnicy będący w strefach podbiegunowych, tudzież no, prawie na biegunie, nie mają dostępu do światła dziennego przez no, okres całkowitej ciemności, czyli zimy polarnej. I ten fakt jest no, identyfikowany jako wpływający na nasze zachowanie. Chociaż tutaj, no to też mówię, różnie badania wskazują, bo mówi się, że może, proszę Państwa, no, to w sumie logiczne, skoro nie ma światła, to nasze hormony przysadki, czy nasze hormony tarczycy inaczej pracują, no jesteśmy bardziej zaniepokojeni. No w sumie to biologia, sama biologia, ale objawia się w psychologicznych zachowaniach. A syndrom, właściwie zjawisko trzeciej ćwiartki, to jest takie zjawisko, które dotyczy zarówno polarników, jak i astronautów. Zdecydowanie i to jest przedmiot naszych badań z zespołem tutaj, które prowadzimy w Uniwersytecie Śląskim. W ogóle mamy taki no, wspaniały zespół, ja może przytoczę, bo też jestem bardzo wdzięczna wszystkim za wkład pracy. Mamy doktora Mateusza Paligę, doktor Dagnę Kocur, czy mamy też doktora Artura Domurata, którzy tu są zaangażowani w te badania kosmiczne i analizujemy dzięki a właśnie kolejnemu analogowemu środowisku, czyli nie polarnikom, a analogowym habitatom, czyli celowo stworzonym przestrzeniom, jakimś miejscom, zwykle niewielkim, w których dobrowolnie ludzie się zamykają z własnej nieprzymuszonej woli, z chęci rozwoju tak naprawdę i doświadczenia czegoś. Analizujemy właśnie dzięki uprzejmości i współpracy Uniwersytetu Śląskiego z habitatem Lunares, który mieści się w Polsce, w Pile, zjawisko trzeciej ćwiartki. I zjawisko trzeciej ćwiartki, tudzież syndrom trzeciej ćwiartki, polega na tym, że po połowie misji spadają nam, czy to morale, czy to emocje pozytywne, bardziej jesteśmy negatywni, wzrastają emocje negatywne, ogólna emocjonalność się pogarsza, ale może wzrasta też wrogość wobec innych, a może po prostu jesteśmy bardziej zestresowani. Ja tak celowo mówię, a może, bo w 1990 roku po raz pierwszy tutaj użyto tego terminu syndrom trzeciej ćwiartki. I jakby na początku jako pewnik tutaj go gdzieś tam przedstawiano, mówiono, że
po prostu po połowie misji, jak się Państwo zastanowicie sami, czy po połowie bycia gdzieś, jakiejś pracy, a nawet siedzenia po prostu, nie wiem, nawet dobę sobie, jak wyobrazimy, czy to na studiach, czy w pracy, czy po połowie po prostu, jak mija połowa tego czasu, to jesteśmy szczęśliwi, myślimy, jest za niedługo koniec, czy myślimy sobie, o matko, jeszcze połowa. I syndrom trzeciej ćwiartki polegał na tym, że sobie myśleliśmy, o matko, jeszcze połowa. Czyli wzrasta jednak to negatywne nastawienie i nie odliczamy dni do końca, tylko raczej sobie myślimy, ile mi jeszcze zostało. No właśnie, to był taki syndrom stricte społeczny, czyli ciężko, czy taki w ogóle poznawczy nawet, że ciężko jest nam sobie wyobrazić, jak można jeszcze raz tyle wysiłku przeżyć. Jeśli pomyśli sobie Pani o tym, że jest Pani maratończykiem, biegnie Pani te 20 km i ma Pani sobie wyobrazić jeszcze ponad 20. Jest to niesamowite, tak. Prawda? To jest wysiłek, na który czasami możemy nie mieć już przestrzeni takiej energetycznej. Oczywiście potem biegniemy dalej, ale gdzieś tam ten mechanizm jest. Tylko tak jak mówię, to jest wielka przyjemność, że możemy eksplorować, sprawdzać, ponieważ badania są bardzo dwuznaczne i myślę, że teraz mieliśmy właśnie taką niesamowitą okazję zweryfikować je tak bardzo dobrze metodologicznie i ugruntować tą wiedzę, ponieważ no, historia tych badań, jak mówię, 1990 rok, no to już mamy 33 lata historii i ciągle są dowody i za, i przeciw. No właśnie, to jakie są dowody przeciw, że to jednak nie do końca może być prawda, że występuje to zjawisko trzeciej ćwiartki? Bardzo są różne badania, bo zjawisko trzeciej ćwiartki polegałoby na tym, że w trzecim kwartale misji, obojętnie jak długo trwa misja, obniżają nam się te parametry, o których mówiłam wcześniej. Ale okazuje się, że a potem się regenerują, potem już się przystosowuje, potem już mija ten kryzys niejako. Ale okazuje się, że niekoniecznie we wszystkich misjach się obniżają. Są ludzie, którzy świetnie się adaptują do takich warunków. Bardzo dużo mamy pozytywnych doświadczeń, nazywamy to efektem salutogenetycznym, czyli takich doświadczeń prozdrowotnych, rozwojowych, po prostu z bycia w tych ekstremalnych przestrzeniach. Ale też niektórzy badacze mówią, czy identyfikują, że być może powinniśmy wspominać o tak zwanym syndromie drugiej połowy misji, a nie ćwiartki, bo niestety są też takie zespoły, w których spadają pewne parametry i już nie wzrastają do końca misji. I jak sobie z tym poradzić? To znaczy, czy jest jakaś taka metoda, która mogłaby uchronić albo chociaż rozładować częściowo to napięcie, skoro wiemy, że takie zjawisko może wystąpić, to czy możemy chociaż trochę złagodzić jego skutki? No ja tak powiem, że w tych badaniach to nie wychodzi, że może niekoniecznie występuje to zjawisko, ale to może później. Ale oczywiście, że tak, stosuje się pełen pakiet interwencji i tutaj NASA ma ogromną tradycję badawczą i szkoleniową, ale pierwszy czynnik ochronny no to jest preselekcja. Już na astronautę nie zgłaszają się osoby z pewnymi predyspozycjami, na przykład depresyjnymi, czy nie wiem, tendencją do obniżonych nastrojów, czy nie wiem, wrogością wobec innych ludzi. Czyli jest preselekcja, no kto z nas tu jak siedzimy się zgłosi, prawda? Niektórzy tylko. Potem jest selekcja już zawodowa. Więc są wybierani ci, u których też obiektywny obserwator autentycznie zidentyfikował występowanie pewnych cech, a potem jest szkolenie, trening. I NASA poświęcono kilka lat na wyszkolenie astronauty, gdzie uczy się ludzi identyfikować u siebie pewne objawy, a takim najbardziej ochronnym czynnikiem jest to, że uczy się też ludzi mówienia o tym, co się z nimi dzieje. Że to jest bardzo, bo to jest bardzo trudna umiejętność nawet na Ziemi. Tak, zdecydowanie. I chodzi o taką świadomość, umiejętność monitoringu swojego ciała, swojej psychiki. I jednak no, loty w kosmos są bardzo eksponowane, raportowanie tego, przede wszystkim do ground control, do tej kontroli naziemnej, ale mówienie, raportowanie, bo jak nie ma raportowania, to nie będzie wsparcia. To jak wygląda takie badanie prowadzone w analogowym habitacie? Wspomniała Pani doktor o tym habitacie Lunares w Pile. To na czym polegają te badania? Tam się zgłaszają osoby, które dobrowolnie zamykają się w małej przestrzeni. W skrócie tak. I co one robią tak naprawdę?
Mamy w 2017 roku w Polsce powstał pierwszy w Europie, więc możemy tu się pochwalić zdecydowanie, analogowy habitat kosmiczny, no, którego celem było umożliwienie ludziom doświadczenia izolacji podobnej do izolacji w bazach kosmicznych, czy to właśnie w takiej międzynarodowej stacji kosmicznej, czy w przyszłości w habitatach już takich, czy to księżycowych, czy to marsjańskich, być może takie się pojawią. Czyli taki był cel. I zgłaszają się do Lunaresa ludzie z całego świata, tak naprawdę. To jest bardzo międzynarodowa placówka, więc naprawdę jej renoma jest wysoka. I tworzą 5-6-osobowe zespoły, które zamykają się, tak jak pani powiedziała, na około 2 tygodnie. Znaczy zawsze na 2 tygodnie. Mhm. Czyli jest to bardzo krótkoterminowa izolacja, tak jak wspomniałam wcześniej, no ile trwa podróż na Marsa, a tutaj no taki krótki jakby pobyt. Jakkolwiek jest to niesamowite, ponieważ osoby tworzą międzynarodowe zespoły, bardzo różnorodne, przechodzą wstępną rekrutację, piszą listy motywacyjne i dzięki uczestnictwu tam doświadczają zarówno procesów grupowych, doświadczają tego, co się może z nimi dziać, ale też przede wszystkim swoje badania, projekty realizują, projekty też techniczne, czy to ktoś testuje łazika, czy projekty biologiczne, ktoś hoduje bez pewnych składników roślinki, krewetki, przeróżne rzeczy, albo też oszczędzają wodę, uczą się odzyskiwać, no, jak mogą minimalnie zejść przez te 2 tygodnie do zużycia, no bo w locie kosmicznym właśnie nie będzie. Kolejna rzecz, którą trzeba zapewnić. Zdecydowanie, więc temu służy ta placówka, przeróżnym badaniom, no ja akurat koordynuje badania psychologiczno-społeczne, ale są i inżynierowie, i lekarze, i właśnie osoby od sportu, o które wcześniej pani pytała, od ćwiczeń fizycznych, więc pełen pakiet specjalistów z całego świata tam czuwa, sprawdza, no i też się izoluje, bo ja mam nadzieję, że też będę miała możliwość kiedyś taką 2-tygodniową misję doświadczyć, a w zasadzie wiem, że jestem zaproszona w przyszłym styczniu. No, te 2 tygodnie rzeczywiście wystarczą do tego, żeby jak w soczewce zobaczyć te wszystkie problemy, albo chociaż zalążek tego, co może się dziać w trakcie misji kosmicznych? I tak, i nie. I to jest, wracamy tutaj do tego zjawiska, tego, w jakim stopniu analogowe przestrzenie są użyteczne do wniosków dla ESY, NASA czy innych organizacji wysyłających ludzi w kosmos. Tak. Czyli ta odpowiedź pozytywna, ponieważ mamy, i na tym też mój zespół badawczy, czy ludzie, z którymi współpracuję, no tutaj to jest dla nas dobro, bo mamy wiele misji w tych samych warunkach i możemy sprawdzać różne zespoły, niwelując efekt tego, że... No, minimalne inne warunki. Tak, że w jakim zespole po prostu się ktoś trafił, kto się nie przystosował, albo się wydarzyło coś nagłego. Więc jeśli powtarzam wielokrotnie misję w tych samych warunkach, no to moje dane będą w końcu będą zbliżone do obiektywnych. Czyli to jest wielka zaleta takich habitatów. No ale nie odtwarzamy mikrograwitacji na przykład, która jest bardzo ważnym czynnikiem. I niestety takie symulacje, jak właśnie w Lunaresie, nie mają tego czynnika, który był istotny u polarników, czyli nie mają wrażenia realizmu, bo to jest oczywiste, że safety first, czyli jeśli cokolwiek by się stało, to oczywiście, że tych ludzi wypuścimy, ewakuujemy, udzielimy im pomocy medycznej. No właśnie miałam pytać o to, że z tyłu głowy jest taka myśl, że właściwie mogę otworzyć drzwi i wyjdę. Nawet jest klucz od środka, ale to tak zdradzam kuluary. Oczywiście, że tak. Więc to jest też pytanie, to jest inna przestrzeń badawcza. Mam nadzieję, że kiedyś też taki obszar problemowy się pojawi też w zespole tutaj naszym, ponieważ to jest pytanie o imersję, czyli jak bardzo się zanurzamy i uznajemy za autentyczne to, co przeżywamy. Troszeczkę pomagają nam tutaj różne scenariusze, bo w Lunaresie jest możliwość, czego na przykład nie ma u polerników, dokonania EVA, czyli spaceru księżycowego. To jest to Extra Vehicle Activity. Trzeba się ubrać w strój kosmonauty, czy też astronauty, bo oczywiście też różnica taka semantyczna. Jest śluza, którą trzeba otworzyć, jest dekompresja, oczywiście symulowana. Dopiero potem się otwiera wrota do wyjścia na tą powierzchnię księżycową, więc jest to, daje wrażenie takiej imersji, czyli zanurzenia i być może pozwala nam lepiej pewne parametry monitorować. Kiedy rozmawiałyśmy, jeszcze przygotowując się do tej rozmowy, pani doktor wspomniała o takiej bardzo ważnej rzeczy, która myślę, że pomaga też wielu astronautom, to znaczy widok Ziemi.
który może być takim niezwykłym przeżyciem i chyba trochę może też podnosić na duchu to, że ja sobie mogę zobaczyć choćby z daleka i w dużym takim skrócie, ale to miejsce, w którym żyłem na Ziemi. To jest niesamowite, bo może nawet nie to miejsce, w którym żyłem na Ziemi, a to miejsce, które jest częścią mnie, bo też tak doniesienia tutaj astronautów wskazują. Naprawdę to są aż takie uczucia, jak się patrzy z kosmosu, że myślę, że to jest część mnie? To jest i w analizie pamiętników osób, które przebywają na międzynarodowych stacjach kosmicznych i w ogóle w badaniach, bardzo piękne badania zresztą, wychodzi, po pierwsze astronauci donoszą, że jedną z ich ulubionych aktywności w czasie wolnym jest oglądanie Ziemi z nieba. Czyli Ziemi z kosmosu. To jest pierwsza rzecz. A druga kwestia, różne badania pokazują, że jest to doświadczenie wręcz bliskie doświadczeniu mistycznemu. Że jest to tak niesamowite, ale wyobraźcie sobie Państwo, to jest poczucie bycia z tej przestrzeni, a jednocześnie oderwania od niej. Czyli oderwam się od tego, co jest totalnym zakorzenieniem. I też jeszcze tutaj może powiem, to astronautka chyba z 2009 roku, która przebywała na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mówiła, że w końcu zobaczyła Ziemię bez podziału. Bo nie ma strony, której nie widać, widać całość. To są takie piękne, piękne uczucia i doświadczenia. Myślę, że to jest ta odpowiedź na pytanie, które zadałam na początku. Dlaczego udajemy się w przestrzeń kosmiczną? Tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, scena premier naukowych Uniwersytetu Śląskiego gościła dzisiaj dr Agnieszkę Skorupę, która opowiadała nam między innymi o badaniach, które prowadzone są w analogowym habitacie kosmicznym Lunares w Pile. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegnamy się z Państwa prosto z Planetarium Śląskiego. Dziękuję.